Tysiącach bohaterów niesłomnych, jak stan, uwierz to.
Kto do nieba pragnie iść. Pieśń, której słowa, trafiające głęboko w serce każdego człowieka, w połączeniu z delikatną melodią pozwolą Państwu wczuć się w klimat utworu i jednocześnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd zmierzam. Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. Ona tam była, gdzie umierał jej syn.
Utwór pod tytułem Tyś tam była ma w sobie wielki pokład bólu i cierpienia, jaki Matka Boża zostawiła pod krzyżem. Nikt tak nie rozumie dziecięcego serca, jak czuła i kochająca matka. Bóg dał matkę Jezusowi, by towarzyszyła mu na wszystkich drogach. Jezus nie zatrzymał jej tylko dla siebie, ofiarował ją nam. Oto matka twoja. O Maryjo, tyś tam była, gdzie lud syna ci zabijał, gdzie z łotrami zawieszone syn twój umarł opuszczony. Jaka boleść twoja święta, jakim bólem tyś przejęta, co cię dziś pocieszyć może, gdy na krzyżu zmarł Syn Boży. O niewinna Matko nasza, widzisz wolnym Barabasza, gdy Boga Syna twego Boga, Syna Twego.
Jezu, ukaż mi. To utwór, który przez swoją delikatność pokazuje nam delikatność i głębię Bożego miłosierdzia. We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady, mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem: Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą, przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy było mi tak ciężko? Odrzekł Pan: Wiesz, Synu, że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś tylko jeden ślad, ja niosłem Cię na swoich barkach. Thank you.
syn marnotrawny to historia, którą każdy z nas zna, która pokazuje bezwarunkową ojcowską miłość. A ja wierzę, ufam, że przygarniesz mnie. Do Ciebie przyjdę, Boże, i pochylę nisko twarz. Serce moje Ci otworzę, serce twarde jako gwar. Byłem jak syn marnotrawny, co porzucił ojca drzwi. Dzisiaj wracam, żebrak marny, Boże, czy przebaczysz mi? Popełniłem dużo złego, wyrządziłem mnóstwo krzyw. Chcę odwrócić się od tego i na nowo zacząć żyć. Klękam dzisiaj u stóp Twoich i wyznaję winne. Już nie jestem synem Twoim, bo me serce splamił grzech. Dzień, Ojcze, i czekałeś tyle dni. Ty wiedziałeś, że gdy skończę, znów zapukam do Twych drzwi. Oto jestem dziś u Ciebie, serce moje daję Ci. Wiem, że oddasz mi je w niebie, gdzie nie liczą się już nic. Ty się tym zajmij. To modlitwa ojca do Lindo, która w tych kilku prostych słowach tak wiele może zdziałać.
Ty wiesz, co w sercu moim się kryje. Jezu, Ty świętym zajmij.
Litania za ojczyznę to 7 wezwań, które zanosimy do naszego Boga. Wezwań za żołnierzy, którzy przelali krew za ojczyznę, za tych, którzy walczyli o naszą wolność. Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go, wszystkich wzywających Go szczerze. Egzekucja w Markowej to niezwykle przejmująca pieśń o wielkich bohaterach, którzy poświęcili swoje życie, ratując innych.
znaleźli schronienie. Przed świtem padł twarzą na ziemię. Na swoją obronę rozśmiał. Prawo miłości niezmiernej. Następnym strzałem trafili Wiktorię, jego żonę brzemienną. Przepraszam cię, dziecinko, że tak odchodzisz ze świata ze mną. Pośród dziecięcej rozpaczy pan strzał, jeden, drugi, trzeci. Oddali swe życie z miłości. Niemieckie serce nie drgnęło bliskim współczuciem i nadzieją. Polacy, Żydzi, dzieci odeszli tam, gdzie światłość świeci. Boga i bliźniego była większa od życia własnego. Bo miłość Boga i bliźniego była większa od życia własnego. Bo miłość Boga i bliźniego była większa od życia własnego. Do nieba. Pieśń ta opowiada, jaką drogę przeszła rodzina Ulmów i skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Ziemi do nieba. Pokonać ziemi do nieba, z wiarą mi strzela, wziąć krzyż w ramiona, by śmierć pokonać. Rodziną wspólnota miłości, jak iść do nieba. Yeah.
to miłości, jak iść do nieba. Pokaż najprościej rodzinną ulmą, szlachetna i święta. Się pozbyć, cierpienia miną. Z ziemi do nieba całą rodziną. Lęku się pozbyć, cierpienia miną. Rodziną ulmą, wspólnotą miłości, jak iść do wyśpiewamy prośbę do Maryi, aby błogosławiła naszej polskiej ziemi i zawsze ją chroniła. Maryjo, Ty jesteś naszą orędowniczką, pośredniczką łask, nauczycielką życia i najczulszą opiekunką. Błogosław, Matko, naszej polskiej ziemi. Szczęścia.
słabną, powstawają znów. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, z Holi i zespołu wokalnego za wysłuchanie naszego koncertu. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję księdzu Bogusławowi Offmanowi, proboszczowi naszej parafii oraz panu Sylwestrowi Wocielowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wołdakach za otwartość i wsparcie, pomoc w organizacji. Dziękuję za pomoc w organizacji również swojej koleżance pani Marzenie Dąbrowskiej. Dziękuję za pomoc techniczną, medialną kolegom panu Rafałowi Kochańskiemu i panu Rafałowi Panusiowi. Szczególnie gorąco, serdecznie chciałabym podziękować zespołowi wokalnemu z naszej szkoły. Są tutaj również z nami nasze absolwentki, które aktualnie śpiewają w Scholi. Absolwentki naszej szkoły, z Holi naszej parafialnej, za wytrwałość, bezinteresowność, za wasz czas poświęcony na próbach. Kochani, bez was ten koncert by się nie odbył. Praca z wami jest dla mnie ogromną przyjemnością, jednocześnie satysfakcją i zaszczytem. Dziękuję bardzo. To już wiemy, komu mamy dziękować, bo ja się nad tym zastanawiałem, jak to wszystkich wyróżnić. Kiedy jest koncert, najczęściej dziękuję się dyrygentowi, który no, przewodniczy wszystkim, oczywiście. Ja ze swojej strony również jestem bardzo wdzięczny, dołączam się do tych słów pani Ani, która zorganizowała to wszystko chyba. Ja właściwie to tylko udostępniłem Kościół, a ja więcej nic nie wiem, kto i co i jak. Także naprawdę jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni taki koncert, bo na pewno wy wszyscy, ja w czasie tego koncertu mieliśmy różne myśli, różne refleksje. Przychodziły do głowy takie refleksje dotyczące oczywiście życia, dotyczące naszej ojczyzny, naszej relacji swojej wobec Pana Boga. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za te głębokie treści. I chciałem jeszcze powiedzieć, że no ja nie pierwszy raz jestem świadkiem, bo czasami w szkole jestem też i już wielokrotnie mówiłem i dzisiaj też to powiem, że bym wysłał kilka osób z tego zespołu naszego tutaj, który tu stoi. Nie wiem, no, mam talent,
czy gdzieś Voice Poland, czy jak to tam się nazywa, bo to naprawdę, no szkoda, żeby, no właśnie, właśnie, tak. No nie marnują się, ale trzeba rozwijać talent i ten dar, który Pan Bóg dał. Ja już wiem, kogo ja bym wysłał, ale tutaj nie mogę powiedzieć tego oczywiście. Także jeszcze raz ślicznie dziękuję również, no mówię tutaj, jak to jeszcze na mszy świętej nie przywitałem Pana Rafała, przepraszam, Pan tu siedział pierwszy, a ja tak w niebo patrzyłem trochę i drugiego Pana Rafała też gdzieś się tutaj kręci. Także bardzo dziękuję Wam wszystkim i bardzo również dziękuję słuchaczom, którzy tak licznie tutaj się zgromadzili, tak w zadumie wysłuchaliśmy tego koncertu. Ślicznie dziękuję mu za poć. Komunii zostaje, ja się...